Wiesz co, ta bluzka jest korzystniejsza. Ja w ogóle się bałam czerni, ale widzę, że... Dziękuję. Spinuj się, spinuję się ja, żebyśmy mówiły bardzo krótko. Proszę. Cześć. Cześć, witajcie. Dzisiaj mamy taki dla was temat, który w Polsce jest chyba jeszcze... czy Polska jest gotowa na karmienie piersią publiczne? Zacznijmy od podstaw. Okej. Podstawa jest taka, że część ciała, którą karmisz dziecko, jest to pierś, nie cyc. Okej, właśnie. Chodzi o szacunek do karmienia piersią. Chodzi o, no, nie mówimy na jedzenie żarcie, prawda? Mówimy. Rzadko, ale no, nie mówimy chlacie. Okej, przepraszam, powiedziałam to. Nie mówimy. Na pierś nie mówimy cyc, bo to jest po prostu... Ja nie wywalam cyca, ja karmię dziecko. Niedawno widziałam w internecie zdjęcie. Komentarze pod tym zdjęciem były fatalne. Kobieta siedzi sobie na fotelu i karmi dziecko w centrum handlowym. Inne kobiety, wiesz jak to komentowały? Komentowały to fatalnie. Że ta kobieta chce być w centrum uwagi, więc wywala pierś. Że to jest ekshibicjonizm. Naprawdę, ja nie wiedziałam w to, co, nie wierzyłam w to, co czytam. Tak naprawdę w Polsce karmi piersią bardzo mało matek. To jest chyba 4% powyżej jednego miesiąca, tak? Powyżej pierwszego miesiąca życia dziecka. Ja karmiłam córkę 10 miesięcy, a syna 11. A ty? Ja podobnie, chyba starszego syna karmiłam około 10 miesięcy, młodszego rok. I co? Usłyszałam, że to jest obrzydliwe. Wydaje mi się też, że... to wszystko wyrasta z takiej... Z braku wsparcia dla kobiet. Z braku zrozumienia, z braku wsparcia, ale też z braku wsparcia ze strony kobiet dla innych kobiet i dla innych ludzi. Nie pojawiłby się termin wózkara, gdyby co matki... Co to jest? To są matki, które ponieważ urodziły i mają dziecko, oczekują tego, że wszyscy automatycznie będą ich wspomagać. Jestem za tym, aby karmić piersią, dziecko publicznie, ale jeśli robię to w restauracji, to proszę kelnera, aby przygotował mi taki mały kącik, odwrócił mi krzesło w kierunku ściany. Ja rozumiem, że właśnie przy stoliku obok chłopak zabrał dziewczynę na wspaniałą kolację, na którą musiał trochę odłożyć pieniądze i być może ta pierś wystawiona przy stoliku obok niekoniecznie współgra z ich planami na dzisiejszy wieczór. Całkowicie to rozumiem. Potrzeba dziecka plus potrzeba matki plus potrzeba całego otoczenia, to się wszystko może udać, jeśli jest wola. Myślę, że same jesteśmy najostrzejszymi krytykami. Tak, i to kobiety często mówią o cycu. Kobiety krytykują inne kobiety i... Matka matce wilkiem. Widziałaś jakieś takie miejsca dla kobiet wyznaczone? Oczywiście, że są miejsca wyznaczone dla kobiet. To jest toaleta, możesz sobie usiąść na kiblu w restauracji i tam karmić swoje dziecko. My mamy piękne, czyste, wypolerowane talerze, a dziecko je w toalecie. I tego bakterii. Tak. Byłam rzeczywiście w restauracjach, gdzie na pytanie, gdzie mogę karmić dziecko, wskazano mi toaletę. Ja musiałam dziecko przewijać też, trochę zboczę z tematu, ale i nakarmić. Właśnie w restauracji, gdzie była toaleta, gdzie nie było przewijaka, przewijałam je na blacie. Natomiast kiedy mi kazano karmić w toalecie, się po prostu na to nie zgodziłam. No trudno, ktoś będzie zgorszony widokiem mnie okrytej pieluszką tytułową. Można sobie poradzić. Można, tak? Oczywiście są tulacze, są pieluszki. Damy radę.